dostaliśmy duże pniaki. W zasadzie czasu było mało, więc musieliśmy się troszkę sprężać. No ale powstały fantastyczne rzeźby. Mamy doświadczenie w takiej pracy, bo jeździmy, spotykamy się z kolegami na różnych plenerach, we Władysławowie, w Rzucewie. Stworzymy taką grupę przyjaciół, która sobie się wspiera. W takim klimacie, który został tu stworzony, fantastyczny przez organizatorów, no to te prace powstają z przyjemnością i efekt jest szybszy od czasu zakładanego. Efekt pracy pięciodniowej można zobaczyć, to bardzo cieszy. Tematyka morska jest mi bardzo bliska, bo jestem synem rybaka, także chciałbym, aby tego typu plenery, właśnie ta tematyka była bliska w gminie Krokowa. Niekoniecznie rzeźbiarska i malarska, ale jakakolwiek tematyka związana z morzem, tak, jakiejkolwiek sztuki. Jest to ważne dla nas tutaj, dla mieszkańców, którzy się wywożą, którzy żyli dzięki morzu, żyją nadal dzięki niemu, chociaż teraz już turystycznie, ale tą dawną tradycję należy podtrzymywać. Zaprosiliśmy do współpracy 6 rzeźbiarzy tutaj z naszego regionu. Efektem tych prac jest 6 pięknych rzeźb o tematyce morskiej. Poza tym również wystawa haftu i wystawa fotografii starej, fotografii związanej również z rybactwem. Wystawa marynistki Władysława Jarockiego w znakomitym plenerze i w znakomitym miejscu. Jest to najstarsza nasza marynistyka poświęcona rybakom, ich życiu i pracy. Jarocki przebywał z rybakami, pływał, o tym też wspomina i on, i jego córka, i szkicował, żeby potem dać tym obrazom formę albo lidorytu, albo oleju. I wartość artystyczna, i pierwsza marynistka, jednocześnie też ogromna wartość etnograficzna.